Jest mi ogromnie miło powitać Państwa na uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy, poświęconej tym, którzy tworzyli Polskie Radio, tym, których głosy rozbrzmiewały z anteny, tym, którzy na trwałe się zapisali w historii, w 95-letniej historii Polskiego Radia i tym, którzy trwali na swoim radiowym posterunku także w tych dramatycznych chwilach we wrześniu 1939 roku. Ten moment, a więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Tamte trudne dni bardzo wyraziście przypomniały, że Polskie Radio służy państwowości polskiej i od samego swojego początku był bardzo ważnym elementem powstającej państwowości. Jego głównym zadaniem było służenie dobru ojczyzny. Później w latach komunizmu to niestety zostało zniszczone, ale po 1989 roku znowu media publiczne wróciły do tej roli podstawowej, do roli służenia polskiemu państwu i służenia polskiej racji stanu. Dziś oddajemy hołd bohaterom z 1939 roku, ale myślę, że ich bohaterstwo jest również dla nas wszystkich napomnieniem, żebyśmy dobrze służyli i naszej ojczyźnie, i polskiemu radiu. Dokładnie 7 września 1939 roku prezydent Warszawy Stefan Starzyński w swoim przemówieniu nawoływał mieszkańców miasta do zaangażowania się w działania obronne i podejmowanie inicjatyw na rzecz całej społeczności. To wyzwanie podjęli pracownicy rozgłośni Polskiego Radia. Dzięki ich heroicznej postawie i ofiarności Polskie Radio nadawało nieprzerwanie aż do 30 września 1939 roku, podnosząc na duchu mieszkańców zarówno walczącej Warszawy, jak i całej ojczyzny. Jestem niezwykle dumna, że jako prezes Polskiego Radia w gronie gości oraz pracowników tutaj zgromadzonych mogę w ten symboliczny sposób uczcić pamięć tak ważnych, zasłużonych dla kraju osób oraz oddać im hołd. Radiowcy, którzy pozostali w gmachu przy ulicy Zielnej,
Dla nich to nie było tylko miejsce pracy i nie był to tylko posterunek bojowy, ale był to również wspólny dom. Dzięki decyzji dyrektora Edmunda Rudnickiego wszyscy radiowcy, którzy stracili dach nad głową, mogli zamieszkać na terenie gmachu przy ulicy Zielnej 25.